O Zenku Martyniuku. Wiesz, no to jest to samo, no. To znam temat. Jedni nienawidzą, drudzy go lubią. Ja jestem z tych, którzy go nie słuchają. A, ja też jestem z tych. A co sądzisz o tym, jak on się nazywał? O The Weeknd. Kiedyś był popularny, a teraz tego nie słucham, więc tak jak kiedyś Piękni i Młodzi byli popularni, a teraz... A co sądzisz o Golec Orkiestrze? Nie, to ich to w ogóle nie słucham. A, tak. A kogo słuchasz? Wiesz, ale widzę, że masz fajny fotel. Dzięki, ty też. Taki, znaczy ja mam taki, wiesz, ja mam taki z Ikei czy z Juska za 400 zł z hakiem, a teraz planuję kupić taki lepszy, typowo gamingowy. A grałeś w jakieś gry? Grałem w LoL'a dużo z tego czasu. No ale to LoL to jest gra, która ma już 13 lat prawie, to wiesz. No znam. To w LoL'a to chyba każdy grał, nie? No każdy. Najbardziej to mnie rozgrywają ci, którzy, nie wiem, chodzą do podstawówki, mają konto po kuzynie, bracie albo po kimś, wbity 30-40 level i się chwalą, że umieją grać. No to właśnie tacy ludzie rozpieprzają. Także wiesz, a ty grasz w LoL'a czy nie? Nie gram. Ale słyszałeś o tym? No słyszałem. Bo... Czekaj, nawet tego... Kurde, ale masz ludzi w tym, ale masz ledy fajne. No, wielokolorowe, wiesz, tak sobie wymyśliłem, jak przerabiali mi pokój, że chcę mieć dodatkowe światło, bo ja ogólnie nagrywam na YouTube'a filmy, to wiesz, to mi się to... Tak, a jaki masz kanał na YouTubie? Jak sobie wpiszesz Popław, to ci wyskoczy. Jak? Popław? P-O-P-L-A-W. Okej, dobra. Takie zdjęcie... Na wózku w czerwonym kapturze chyba. Zaraz sprawdzę, czy na pewno to zdjęcie... Tak. To poczekaj, dam ci suba. Filmów mam 1300 z hakiem, także wiesz. A no widzę. To daj ci teraz tego. Ogólnie kiedyś nawet nagrywałem filmy o Nagle, bo były popularne, ale to były popularne o takich, wiesz, dużych streamerów, nie? A właśnie, czyli nie grasz w Kanye Westa? Nie. Kanye West to taka, wiesz, ja wolę gry akcji, gry, jakie coś dzieje. RPG, tak? Wychowywany na, nie wiem, na Dragon Ballu, na Pokémonach, na filmach Marvela, to... No, dobra, to powodzę... Dobro i zło i tak dalej, i to tam te bajki, które są teraz, ten, który leci po 10 minut, to jest w ogóle dramat. Tak jak długo, no dramat. W ogóle animacja jest tak zrobiona, że to jest ból oczu, jak to się ogląda, no, żeby nie powiedzieć gorzej. To samo przecież te nowe Bakugany. No, tak. Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, po co to... Znaczy, po co to wiem, dla kasy. Nie wiem, kto to wymyślił, na czyje zlecenie. Ale przecież nie wiem, czy oglądałeś te stare Bakugany. Tak, oglądałem. No, to jakby pociągnęli te stare Bakugany i dorobili jakąś dodatkową historię, że nie wiem, Dan i Drago mają swoich uczniów i podróżują razem z nimi po różnych wymiarach i tak dalej, no to miałoby jakiś sens. Bo kreska byłaby ta sama, Drago by cały czas ewoluował i tak dalej. Ale nie, ściągnęli to z anteny, znaczy ja to rozumiem. Tylko no po latach się nie robi odgrzewanego kotleta, bo ja zrobiłbym to, gdyby to ściągnęli tam w tym 2006-2007, za 2-3 lata zrobili powtórkę tylko w nowej wersji, ale oni to zrobili po... 6-7 latach, kiedy nikt się tym nie interesował. No dobra. No to pa, ja idę szukać następnych osób. No na razie. Na razicho. Siema. Siema. Widzę, że tu jakaś ekipa z New Jersey. No a jak? Co tam, jak tam? Jak tam chill jest, mordeczko. A, no bo piątek, nie? No. A wy się w miastu nie wybieracie? No.
Siema. Siema. Co tak o, siema? Kurde, ale masz zajebiste stanowisko. No, patrz na to. No ja też mam kolorki. No a ty co masz? Fioletowe tło? Mordo, ja mam kopertkę za 100 zł, którą strzaskałem. Aha. No życie, zdarza się. Bywa i tak. Bywa, a co porabiasz w piątek? Jakieś plany na weekend? Plany na weekend? Flypark? Mac? Basen? Mac? A co jadasz w Macu? Zależy. A najczęściej? Zacząłem jeść Big Maci. No. Ale ogarnąłem sobie teraz, że jem Big Maci albo kurczaczki. No to widzisz. A też czekasz na drwala? Kurde, oczywiście, że tak. No to drwal, nie wiem czy wiesz, ale wchodzi od 23. No to super. No, tylko że pewnie problem znowu będzie taki, że kolejki będą takie, że... No to globus będzie. W ogóle moim zdaniem drwal powinien być do stycznia. No ale... Zobaczymy, może wejdzie coś nowego. No. Dobrze. A pokaż stanowisko. Pokaż no. Prawie, które myszkę. Myszkę mam... Bloody, nie pamiętam modelu, ale taką typowo gamingową, nie? Mhm. Tylko będę już odnajął, bo ona ma ponad 10 lat i od 2 tygodni mi się cały czas rozłącza. A, to pokaż, jaka klawiatura? Jeszcze raz? Czekaj, klawiatura. Klawiatury nie mam, bo ja mam laptopa, to wiesz, klawiatura mi nie jest potrzebna. Laptopa mam zwykłego, ale też no, ja mam akurat komputer, 20 tysięcy kompa mam. To pewnie grywasz w Fortnite'a. Kurde, ja już tysiaka zarobiłem na tym Fortnite'cie. No to widzisz, no... Ja kiedyś swojego czasu grałem, ale mój obecny komputer odpalił mi tę grę, ale w pewnym momencie jak gram wyskakuje błąd i nie mogę grać, więc nawet robiłem przeinstalkę systemu, ale nic to nie pomogło, więc zbieram kasę i będę kupował laptopa typowego pod gaming, nie tylko do gier, bo ja ogólnie nagrywam filmy na YouTubie. Potem kanał do tego samego renderingu i tak dalej. Pobiera to dosyć dużo pamięci na start, nie? Więc będę chciał zainwestować w gamingowego, no bo wyjdzie mnie to dużo taniej w późniejszym okresie użytkowania, nie? Bo komputer przy mocniejszych programach nagle mi się nie zawiesi, nie powie, ja mam dosyć, ale ja ci nie pomogę, więc wiesz. A bo ty wtedy będziesz grał na klawiaturze, nie? No, na laptopa, no. A, dobra. A jaką byś chciał myszkę, bo ja... Znaczy, ja będę zmieniał na tą samą, co mam i na ten sam model, który mam, czyli w sumie nie zmieniam nic, tylko zmieniam sobie myszkę na... A chcesz, mogę ci podesłać Areoxa za 500? Bo tutaj w tej myszce już kabel na początku, wiesz, styki się przerywają, nie? A. Więc wiesz, już jest po prostu tak zużyta, że ta cała oplecina zaczyna się już, wiesz, kruszyć, nie? Ej, a mordeczko, bo ty zmieniasz myszkę, nie? No. No. Bo ja mam niepotrzebnego Areoxa za 500. Jak chcesz, mogę ci podesłać za darmo. Ale jak on wygląda? To wpisz sobie w necie Areox 3. To jest jakiś konkretny model? No.
Już to Areox 3 myszka. No, ona jest czarna. No fajna, tylko wiesz co? Ta moja, jak sobie wpiszesz w internecie Bloody, tylko modelu ci nie podam, bo nie pamiętam dokładnie, ale jak sobie wpiszesz Bloody, to większość myszek ma takie miejsce na kciuk po lewej czy po prawej stronie, nie? No to więc ja mam tylko Logitech, ale obecnie gram na myszce za 1500. Więc będę dalej szedł w tą myszkę, co prawda no trochę ona kosztowała z tego co wiem, no ale wytrzymała mi 10 lat, to jak następna wytrzyma tyle samo, to wiesz. To nie będę żałował, nie? No czym? Bo wiesz, no tak, myszkę taką zwykłą za 150 zł i ona się za 3 miesiące zepsuje, to nie ma sensu, nie? No. Więc ja w ogóle od kilku lat wyznaję taką zasadę, że lepiej kupić sprzęt lepszy i gamingowy, no bo ten gamingowy jest o poziom wyżej i wytrzymuje dużo więcej, niż kupić ten taki podstawowy i... Żeby się rozdupiło w tym. Jeszcze raz? Żeby się rozwaliło od razu. No, bo to nie ma sensu, nie? Bo to potem szkoda pieniędzy, tak? No, a taki mój jeden kolega w szkole, bo w szkole są takie nowe smarty, nie? Bo ja chodzę do prywatnej. No. I są takie nowe tablice smarty, nie? No, takie multimedialne. No. No, coś o tym słyszałem w ogóle, że ja już do szkoły nie chodzę, ale słyszałem, że podobno można na tablice wysyłać różne materiały i tak dalej, i tak dalej. No, no i z tej tablicy kolega zabrał jeden długopis standardykowy. No. Trzy myszki z informatycznej i dwie rozwalił. A to nie są tanie rzeczy, nie? Nie, ta myszka to kosztuje może z 10 zł. A się myszka jak myszka, ale taki długopis do takiej specjalnej tablicy to podejrzewam, że trochę kosztuje. Nie no, stuwa dwie, taniutko. No tak, tylko wiesz, no dla nas może się wydawać tania, a szkoła jednak no nie ma tyle kasy, nie? No, biedacy żyją. Żeby coś kupować, bo ktoś coś rozwali albo ukradnie, no to jednak jest, wiesz, no jednak sprzęt szkolny, nie? Mhm. Dobra, nie. To tak jak tobie by gwiznęli telefon w szkole i go rozwalili, no to nawet jakbyś miał za tydzień drugi taki sam, to nie są tanie rzeczy. No. O rzeczy no. Trzeba dbać. Widzisz, ja swój fotel mam 5 lat. Dobra, no to nic. To życzę miłego rozwijania kanału. Dzięki. Żebyś miał myszkę tą nową. Dzięki. No to fajnie. Siema! Siema! Co tam, jak tam w piątek? Cudownie! Jakaś impreza się szykuje? Oczywiście, że tak. Miasto czy domówka? Miasto! Czy może pół na pół? Pół na pół. No, tak myślałem! No. Ja dzisiaj się niestety nigdzie nie wybieram, bo już na mieście byłem, a że jestem dzisiaj po masażu, to tak trochę czuję się słabo. Jesteś piłkarzykiem? Nie ma, co tam, jak tam? Tato, mówiłam, żebyś na to nie chodził. Ale masz wąsa. Nie ma. Siema.
Siema, ale ty jesteś crazy. Ziomek, ale ty jesteś crazy. Czemu? Ty streamujesz? A ile ty masz lat? 21. 21? 9. Ale masz wąsa fajnego. No, Bo nie, Siema. Siema. O, fajne oksy. Moich rąk nie widać, jak czułem, pewnie. Siema. Siema. Jakie plany na piątek? Praca jutro, więc nie ma planów. O kurde, to lipa, nie? No. Bo tak to pewnie byłaby jakaś impreza. No bez problemu, nie? No, a na którą masz do roboty? Na 9. A to kurde, to jeszcze można byłoby iść na imprezę. No. Jakbyś miała na 6, to byłby problem, a jak masz na 9? No. A co robisz w robocie? Stripteaserką jestem. O kurde. To ciężki kawałek chleba. No nie, no zajebista robota, mordo, polecam. No wiesz, jakbym był trochę w innym stanie, to pewnie coś bym o tym pomyślał, nie? Bo sam kiedyś o tym myślałem, no ale że poruszam się na wózku, to tak raczej ciężko w tym temacie, nie? No. Nie znam osób, które poruszają się na wózku i są w tym zawodzie, aczkolwiek może byłbym jedyny niepowtarzalny. No. A do której będziesz pracować? Chyba do 12 no, w nocy, nie? To masz cały dzień w sumie. O kurde. No. To lipa. Ale potem rozumiem, że masz wolne. Nie, no w niedzielę też, tylko na wieczór jestem. O kurde. To ty codziennie pracujesz? Tak. Ale na... Ale zależy od pracy, no bo w... Na to, no to chodzę tylko w weekendy, a tak to do innej chodzę w poniedziałek, okay. Wtorek, środę, czwartek. Czyli tu sobie po prostu dorabiasz. No ja mam chodzę aż do 3 prac, w sumie czasem 4. O matko boska, to... Kiedy ty masz wolne? Nie mam, ciężko bywa, no teraz mam, z koleżanką siedzę. No ale to wiesz, teraz to jest wolne na parę godzin, nie? To nawet no obecnie to o 22 idę na ten, do roboty. No to widzisz, no to masz niecałe 3 godziny, więc, czy 4 nawet, więc no to taka wiesz.
Ale jak jest sama do roboty, czy ktoś po kiedy przyjedzie? Przyjeżdża po mnie szefu. A, no to tyle dobrze. No. Tyle dobrze, że nie mógł się nocą autobusami wozić, bo to ciężko by było, chyba że miałabyś no. samochód. Nie, jeszcze nie mam, bo nie zdałam prawka. Jak na swój wiek już powinnam mieć, ale no kurwa nie mam. Masz? 28. No to jest tylko rok młodszy ode mnie. Co? Jeszcze raz, przepraszam? Jesteś tylko rok młodszy ode mnie. Ty masz 29. No? No ja nie wyglądam na tyle. Ja nie mam, bo prowadzić nie mogę. Bo na wózku to tak raczej ciężko. No a poza tym to wszystko kosztuje, nie? Plus dostosowanie samochodu, paliwo i tak dalej, to No ciężko, ciężko bywa, dlatego właśnie dorabiam sobie, bo tyle razy nie zdać, to jednak nie, panie. To ile razy nie zdałaś? 4 razy. Co zrobiłaś nie tak? A kilka błędów, a to, a to przekroczenie prędkości, a to nie zatrzymanie się gdzieś tam. A tu masz ciężką nogę. O kurde. No. To nie wiem, czy chciałbym się z tobą gdzieś przejechać. Siema. Widzę, że impreza prędkowa się szykuje. Patrz przez moje oczy. Siema. Siema. Jak tam impreza piątkowa jakaś się szykuje? Nie. A jakieś plany na sobotę i niedzielę są? Nie. Jadę na cmentarz. Pochować babcię. A, no, no to się chwali, to się chwali. A tak poza tym, to co tam robicie w ciągu tygodnia? To chyba babcię. W szkole siedzę. Mam warsztaty. Siema. Siema panowie. Siema panie. Siema chuj. A ty co, w domu, a nie impreza? Na impreza. Ile masz lat? 21. Ile? 21, ale ile wyglądam? O kurde, 25. Nie, no 21. To trzymaj się. Trzymaj się. No, trzymaj się. Siema. Siema. Ej, panie, czy coś? Co? Wiesz, co to jest? Aha. Siema. Siema. Widzę, że masz ledy chyba. No. O, ja też, tylko że ja mam takie granatowe, a ty widzę, że masz jednokolorowe czy kilkukolorowe? Kilku. O, to widzisz. A jak tam impreza będzie jakaś w piątek, czy nie? Nie. A w sobotę, niedzielę coś szykujesz? Czy odpoczywasz? Odpoczywam chyba. O, to widzisz. A jaki masz smak w tym, w papierosie? Gumę bananową. O, ja gumę bananową ostatnio miałem, ale mi się, chyba mi się przesmakowała, bo mi w ogóle nie podchodzi. No, mi się nie tak. I muszę co jakieś inne ogarnąć, na przykład jakąś jagodę czy coś, bo guma balonowa to tak. No. Fajny masz zegarek. Dzięki. Ja właśnie muszę sobie znaleźć zegarek, bo mi się zepsuł. Siema. Siema. Co tam, jak tam? Zajebiście wszystko, u ciebie jak? A u mnie powoli do przodu, trochę zmęczony jestem, bo miałem dzisiaj masaż, potem byłem do... I mam kondenkę. Mam kondenking, mam kondenking.